leczyłaś się przez to, ale my mamy tak kierunek twórcze pisanie. I wydaje mi się, że właśnie tacy goście, jak tutaj wasz, jak pani profesor, są bardzo dla nas cenne, dlatego że rzadko kiedy pisarz czy pisarka łączą te umiejętności też powiedzmy sobie dydaktyczne, też z taką wiedzą metapoetologiczną, którą potrafią przekazać młodym ludziom. Więc ja liczę po prostu na głębszą współpracę jako gospodyni tego wydziału. Dziękuję. Łączy nas też aktywizm, bycie nie w zamkniętych murach uniwersytetu, nie tylko książka, ale bycie także na ulicy, wszędzie, gdzie trzeba, gdzie wezwanie obywatelskie jest otwierające. I to jest także doświadczenie moich ostatnich lat, bardzo dla mnie ważne, modelujące mój sposób bycia w humanistyce, na uniwersytecie i w Polsce. Drodzy Państwo, lepiej jest mówić niż czytać, ale ja przygotowałam, spisałam wykład, czy właściwie nazwę to mową na temat, a nie wykładem, bo to, co przedstawię, nie ma domkniętego charakteru, jest meandrowaniem przez kilka zagadnień, ale właśnie po to, by to meandrowanie nie rozpłynęło się w jednej wielkiej dygresji, która już mnie pociąga, już odbiegam od głównego tematu, to zaryzykuję czytanie w formę gorszą komunikacyjnie. Praktyka twórcza między pisarstwem, nauką i aktywizmem. Gdy uczę pisania w ramach uniwersyteckiego kursu, do poetyki wdziela się praktyczna wiedza o rynku książki. Gdy wychodzę na szczecińskie place, by protestować przeciw złej polityce, przemawiam pamiętając, że stoi za mną etos uniwersytecki. Wielopostaciowy etos uniwersytecki, wyobrażam go sobie jako barczystego mężczyznę. A zatrudnia mnie państwowy uniwersytet. Do każdej sytuacji robię w myślach przypis. Uprawiam świadomą autoetnografię, choć dobrze wiem, że lepiej byłoby odgrywać spontaniczność. Kartki nie służą spontaniczności. W mojej najnowszej powieści konfrontuję dwie postacie. Małgorzatę i afirmatora życia. Ta pierwsza jest kimś takim jak ja. Dobrą wykonawczynią zawodu. Skrupulatną kronikarką kolejnych dekad życia własnego i w swojej okolicy. Ten drugi to efektowny mówca. Charyzmatyczny mężczyzna. Super coach. Małgorzata prowadzi z afirmatorem publiczną debatę. Jest do niej świetnie przygotowana. Afi, bo tak pieszczotliwie nazywa go w myślach, wykorzystuje proste techniki autoprezentacyjne. Powtarza wypróbowane kwestie. Publiczność raz jest po stronie bohaterki, raz po stronie bohatera. Szczerze mówiąc, moim zdaniem publiczność prawie zawsze wzięłaby stronę afirmatora, gdyż wciela on nasze potrzeby. Mówi to, co chcemy usłyszeć, widzi światło w tunelu, wyprowadza nas na kwietną łąkę, pewnym głosem wprowadza nas w rzeczywistość, którą dla nas posklejał związek pozytywnej energii i krytyki oczywistości. W 2007 roku brałam udział w konferencji Kobiety w dyskursie społecznym Polski i Bułgarii, zorganizowanym przez Polską i Bułgarską Akademię Nauk. Pobyt w Sofii i wycieczka w góry, pełne cudów przyrodniczych i architektonicznych, zainspirowały mnie między innymi do napisania opowiadania Usingi, opartego na przeczuciu tajemnicy, które wywołuje w pisarzach kontakt z rzeczywistością podobną do doświadczanej, lecz nierozpoznawalną do końca, choćby ze względu na język i kulturę. Bułgarię znałam z wakacyjnych pobytów w latach 80. Znany jest mi też bułgarski wątek mafii, której rezydenci operowali między Berlinem a Szczecinem w tychże latach 80., w 90., wchodząc do legalnego biznesu wczesnego kapitalizmu polskiego.
Znamy z bliska, ale nie mogę zdradzić jak i dlaczego. To przyglądanie się, o którym mówił profesor Płóciennik. Zapewniam, że nie było w tym nic nielegalnego, a ewentualny ciąg dalszy zostawiam na powieść, może kryminał, choć częściowo już wykorzystałam doświadczenie lat 80. w powieści w powietrzu, wyolbrzymiając do groteski fakty opisywane przez lokalną prasę. Podczas dyskusji w Sofii, mieście ze snu, wywieszającym flagi Unii, eksponującej w metrze stanowiska archeologiczne i kwaterującym badaczki panu w prokomunistycznym hotelu Sofia, wyglądającym jak relikt orbisowsko-pewexowskiej przeszłości lub kadr z filmu katastroficznego, prawie na pewno ten hotel już zburzono. Bułgarskie koleżanki dziwiły się, że w Polsce mamy tyle patriarchatu. Prawie wszystkie nasze referaty dotyczyły bowiem nierówności, feminizmu, sztuki kobiet, macierzyństwa, nowych mediów i ich wpływu na demokrację. Z dzisiejszego punktu widzenia mogę o tamtych naszych wystąpieniach mówić jako o świadectwie epoki niewinności. Dziwiłyśmy się, że w Bułgarii patriarchatu nie ma, bo powierzchownie postrzegana tamtejsza kultura wydaje się maczoistyczna. I wówczas jedna z profesorek zaczęła nam opowiadać o powieściach kryminalnych pisanych przez kobiety. Okazało się, że ich bohaterki lubują się w wymyślnych sposobach uśmiercania mężczyzn. Dodatkowo zaś kryminalne powieści spełniają funkcję terapeutyczną w społeczeństwie, rozładowują negatywne napięcia. Idąc tropem Mariusza Czubaja, możemy powieść kryminalną, która deponuje społeczne fantazmaty i genderowe konteksty kultury oraz zdaje relacje z rzeczywistości, traktować jako świadectwo antropologiczne. Zachowałam te fragmenty powieści, ponieważ sądzę, że fikcja, że powieść, lepiej niż dyskurs teoretyczny, opisuje świat. Pamiętamy, że literatura ma ponad indywidualne funkcje, o czym pisze Elizabeth Long w tekście o społecznej naturze czytania. W czasach, gdy nadzieja wyłania się w mroku, jak chce z kolei inna autorka Rebecca Solnit, tym bardziej pamiętam o skomplikowanej, wieloaspektowej naturze powieści. Przychyla się do twierdzenia, że literatura jest przede wszystkim zajęciem społecznym. Wracam do Afirmatora i Małgorzaty. Sądzę, że Afirmator jest dobrym słuchaczem kursów kreatywnego pisania, a Małgorzata po omacku dochodzi do punktu, w którym się z nim spotyka. Mam nadzieję, że mimo wszystko w pojedynku wygra Małgorzata. Zajmę się 4-letnią kadencję. Oto dlaczego przez 4 lata nie wydawałam kolejnych powieści. Otóż właściwie gdzieś właśnie około roku 2015, wtedy kiedy wyszła moja poprzednia powieść zatytułowana 50, ja zauważyłam, że zmieniło się wszystko. I że naprawdę żyjemy w innej rzeczywistości, że literatura funkcjonuje w innym kontekście i na innych warunkach niż jeszcze 2-3 lata wcześniej. I że wszystkie debaty, dyskusje, które odbyliśmy i książki, które napisaliśmy na temat zagrożeń ze strony rynku były naprawdę optymistyczne i należą z dzisiejszego punktu widzenia do epoki niewinności. Ja usiłuję nawiązać kontakt z czytelnikami, odkąd zaczęłam pisać, z większym i mniejszym skutkiem. Ale chcę powiedzieć jeszcze o czymś, bo zaczęłam mówić o tej witrynie. Oczywiście to najostrzej widać, kiedy powiem o Instagramie i o tej jakiejś redakcji, zadymionej redakcji czasopisma literackiego. I takie przeciwstawienie jest też do wzięcia i ono przemawia do mojej wyobraźni, bo jest też doświadczeniem przecież moim pokoleniowym. Ja wyszłam z takich zadymionych redakcji, a doszłam do Instagrama, ale też wyszłam na ulicę, na której z drugiej strony mam wrażenie, że stoję od 30 lat i niewiele się zmienia, tylko ja się zmieniam, a transparent, który trzymam, jest ten sam. Przez media społecznościowe i jak ocenia sposób i efekt tej komunikacji? Komunikuję się, tak. Mam stronę i na Facebooku, i na Instagramie. Przede wszystkim na Facebooku kontaktuję się. Oceniam różnie. To
Ale sądzę, że jest to efektywny sposób komunikowania się. Rzadko mogę sobie pozwolić na czytanie takie swobodne, to znaczy na sięgnięcie po książkę bez ołówka i czytanie sobie jej tak po prostu. W czasie wakacji czasami tak jest. Natomiast literaturę polską tak czytam, jako czytelniczka. I ona jest bardzo różna, różnorodna, jest jej dużo i jest bardzo dobra. Tak ja ją określam, a ta wartościująca opinia wynika po prostu z tego, że ja ją chętnie czytam. W Niemczech to jest tak, że pisarz, intelektualista w ogóle musi być kimś, kto stoi w opozycji w stosunku do wszystkiego, co go otacza. To znaczy musi to obserwować i ma to negować. To... Ja sobie na te wszystkie pytania odpowiadam dość po prostu. To znaczy uważam, że należy się obywatelsko angażować. I uważam, że należy pisać takie powieści, które mają sens jako wypowiedzi na temat tego momentu społecznego, politycznego, w którym się znajdujemy. To my oczywiście czytamy.